TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Dzień dobry, na pewno tak. Kalendarz dla nas nie jest łaskawy, nie rozpieszcza nas, ale wiedzieliśmy o tym już w zimie, że ta wiosna to będzie mecz za meczem z wymagającymi przeciwnikami. Teraz spotykamy się z aktualnym mistrzem Polski, który ma wartościowych piłkarzy, który ostatnio wygrał mecz z Cracovią, która też prezentuje się w tym sezonie bardzo dobrze. No i zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. W tej chwili obydwie drużyny mają po 37 punktów i obydwu drużynom zależy, aby znaleźć się w tej pierwszej ósemce. Tak do tego podchodzimy i tak jak powiedziałem, spodziewamy się twardego, takiego wymagającego meczu. Zawsze się nastawiam na to, że coś już strzela i rzeczywiście w tym meczu w Poznaniu udało się zdobyć dwie bramki i tak samo tutaj będę chciał zdobywać gole przed własną publicznością i przede wszystkim chcemy wygrać ten mecz, no bo wszyscy wiemy, co może oznaczać to zwycięstwo, że zbliżymy się mocno do zostania w tej ósemce i rzeczywiście myślę też, że tam nasze jest miejsce i chcemy to zrobić w sobotę. Mateusz Cichocki już zaczyna treningi z drużyną, na pewno do tego meczu jeszcze nie będzie przygotowany, ale od poniedziałku myślę, jeżeli jutrzejszy dzień nie przyniesie nic nowego, to wejdzie w normalny trening z drużyną. Wiadomo, nie strzeliłem karnego, Patryk strzelił, więc no, myślę, że hierarchia jest jasna i gdzieś tam tak się to robi w klubach. Wiadomo, że decyzja należy do trenera, ale... No, brawo. Ale... Myślę, że trener też coś będzie miał do powiedzenia w tej kwestii, wie pan. No i tak, no. Tak, nie wiem, hierarchia jakaś tam jest, no ale zawsze na odprawie przedmeczowej oznajmia nam, no, kto jest wyznaczony do jednostki. No nie no, wiadomo, nie wiem, czy będzie uznany ten gol, czy nie będzie uznany, ale jakby już na odprawie pomeczowej temat pogoni zamknęliśmy i po prostu muszę strzelić o jedną bramkę więcej w meczu z Lechem i wtedy będzie ten bilans wyrównany. Tamtą bramką już nie zaprzątam sobie głowy. Kończąc, poprosimy po sezonie Houston o analizę i wtedy wszystko będzie widać, tak? Chciałby pan kolejnego takiego szalonego meczu, czy raczej takiego? No jeżeli, wie pan, jeżeli ma się zakończyć tak jak w Szczecinie, to niech tak będzie. Natomiast my te obydwa mecze przeżyliśmy z drużyną, bo drużyna chyba bardziej przeżyła ten pierwszy mecz, gdzie grając dobre spotkanie, pokazując się naprawdę z dobrej strony, przegrywa się i to jest ból. To jest ból, ale mieliśmy tu odprawę dosłownie kilkanaście godzin po meczu. Też ten mecz zobaczyliśmy, zamknęliśmy krótką analizą. Myślę, wyciągnęliśmy wnioski, tak samo wyciągnęliśmy wnioski po Pogoni i tak jak powiedziałem na początku, jak tak się mają kończyć, ok. Natomiast wolałbym, aby to były bardziej takie przewidywalne mecze, dobre i przewidywalne, a nie na zasadzie, że z jednej skrajności w drugą. Pomimo wszystko osiągnęliśmy jakąś stabilizację, jeżeli chodzi o dyspozycję, o jakiś sposób gry na boisku, bo tu nawet w przegranym meczu z Legią, no nie można mówić, żeśmy zagrali bardzo słaby mecz, tak? To samo było z Cracovią w przegranym meczu. Nie wspomnę już Górnika czy tego, więc na tą chwilę uważam, że zawodnicy ustabilizowali formę tą i fizyczną i piłkarską, natomiast no, wynik, wie pan, często nie zależy tylko od naszej dyspozycji, ale też od tego, jak prezentuje się przeciwnik, jak potrafi wykorzystać swoje sytuacje. No umówmy się, że, bo muszę wrócić do tego meczu z Cracovią, taki strzał jak oddał Cetnarski, to się zdarza, no jeden, no nie wiem, na 50, na 100 i wpada, tak? I losy meczu mogą się odwrócić.